Dzisiaj wszyscy się zastanawiają, kogo dotkną nowe regulacje Komisji Europejskiej dotyczące raportowania w zakresie ESG. Są tam określone kryteria. Te kryteria wskazują na to, że będą temu raportowaniu poddane podmioty, które prowadzą duże biznesy. To jest głównie kryterium liczby pracowników. No i dzisiaj bardzo wielu przedsiębiorców w pewnym sensie oddycha z ulgą, nie znajdując tam siebie, bo sektor małych i średnich przedsiębiorstw według tego, co my możemy uważać za polskie realia, zasadniczo nie jest objęty przez te regulacje, czyli małe firmy polskie nie podlegają tej regulacji bezpośrednio. Ale po pierwsze, to jest w tej najbliższej perspektywie. Wydaje się, że trend regulacyjny jest taki, żeby coraz większe części i obszary gospodarki obejmować obowiązkowym raportowaniem na temat ESG i że regulacje europejskie czy regulatorzy europejscy po prostu nie chcieli jakby zbyt agresywnie pojawiać się z tym tematem, ale to jest raczej nieuchronne, że kolejne kategorie podmiotów będą objęte obowiązkami sprawozdawczymi. A po drugie, i nawet jest to ważniejsze, bo jest to coś, co będzie działać już teraz, firmy te, które są zobowiązane do raportowania, będą musiały też badać swoich dostawców, to znaczy będą musiały obejmować swoim zakresem badawczym łańcuchy dostaw, jak to nazywamy, czyli firmy, które są dla nich kooperantami czy kontrahentami, i te firmy sprawdzać pod kątem ryzyk klimatycznych czy wpływu na środowisko, które wywierają czy wywołują te firmy. A więc pośrednio to lwia część gospodarki, praktycznie jakaś ogromna część, jeszcze do tej pory nie jest to policzone, ale ogromna część gospodarki znajdzie się w obszarze oddziaływania regulacji europejskich, bo ten biznes, który będzie wprost poddany tym regulacjom, będzie musiał dokonać takiego właśnie skanowania wszystkich swoich dostawców, a więc również i małych przedsiębiorstw, czy małych i średnich. I jeżeli one w świetle kryteriów ESG wypadną źle, to po prostu będzie zastępował te firmy innymi, ich konkurencją, a więc tak naprawdę wszystkie firmy w trosce o to, żeby zachować klienta, będą musiały podporządkować się tym nowym przepisom. I w ten właśnie sposób zakres oddziaływania regulacji ESG jest już ogromny dzisiaj. Częściowo wprost formalnie, a częściowo tymi pośrednimi instrumentami, które są zawarte w regulacji europejskiej.